Apeluję, panie redaktorze, że jestem niegodny pana rozmowy. Dziękuję. Jak się pan nazywa? Proszę się przedstawić wszystkim. Proszę pana, proszę sobie sprawdzić w internecie, jak się nazywam. Pan nie wie, z kim pan rozmawia, bardzo mi przykro. Proszę dalej pan nie odpowie, czy pan usunie ten film z internetu? Proszę się przedstawić, nie wiem, z kim rozmawiam. Czy powstańcy warszawscy są dla pana ważniejsi? Proszę się przedstawić, jest pan, pracuje pan za publiczne proszę pieniądze. Proszę pana, czy powstańcy warszawscy są dla pana istotni, skoro nie chce pan na ich prośbę usunąć filmu z internetu? Obraził mnie pan, proszę się przedstawić. A pana nie obraziłem. Proszę się przedstawić. Proszę nie być takim wrażliwym, naprawdę. Jest pan płacony. Gdybym ja się miał obrażać za każdym razem, kiedy pan na konferencjach mówi o manipulacji TVP. Pan nic innego nie robi, tylko pan manipuluje cały czas. Nie, to pan mnie teraz obraża. Jak się pan nazywa. Dlaczego pan poseł obraża dziennikarza Telewizji Polskiej? Bo jest pan płacony, tak? Ja pana nie obrażam, jestem płacony z publicznych pieniędzy. No, a pan z czego jest płacony? Pan nie jest prywatną. A z czego pan jest? Proszę się przedstawić. Do widzenia. Czyli pan nie przeprosi, rozumiem, powstańców? Proszę się przedstawić. Przeprosi pan powstańców, czy nie? Proszę się przedstawić. To jest świetna, proszę państwa, manipulacja posła Trzaskowskiego, który nie chce odpowiedzieć na pytanie i zmienia oczywiście temat. Powstańcy warszawscy. Sposób, w jaki pracujecie, jest skandaliczny. Poseł Trzaskowski usunął z internetu, ale poseł Trzaskowski w tym momencie zmienia temat, mówi o manipulacji telewizji publicznej. Manipulujecie przez cały czas. Wycieczki personalne do dziennikarzy. Dobrze, dziękuję, bo nie ma sensu. Podziękować państwu. Nie ma bardzo serdecznie dziękuję. Proszę to nagrywać, nie ma sensu. Dobrze. Nazwisko i funkcja. Proszę pana, pan nie jest policjantem, żeby do mnie mówić w ten nazwisko sposób. Nazwisko i funkcja, bo chcemy poznać, wszyscy chcą poznać. Nazwisko to pan sobie wygoogluje, to pan sobie sprawdzi. Ale pana chyba nie ma w Google. Nie ma. Jest pan? Ja jestem bardzo grzeczny. Dobrze. A pan się odnosi do mnie jak funkcjonariusz publiczny. Bo jestem funkcjonariuszem publicznym.